Gol strzelony przez bramkarza Sebastiana Nowaka to uderzenie, ale jaką częścią ciała Adama Czerkasa? Rzut karny wykorzystany przez Artura Boruca. Niecodzienne gole są najlepiej oglądającym się odcinkiem Top 10 Ekstraklasy na YouTubie. To już ponad 250 000 wyświetleń. Czas na część drugą. Przeczytaliśmy Wasze komentarze. Sprawdziliśmy, jakie jeszcze nietypowe, kuriozalne bramki padały w Ekstraklasie. Pamiętacie je? Dobrej zabawy! Zaczynamy od sezonu 2009-2010. Broniąca tytułu, pierwsza w tabeli, niepokonana w trzech pierwszych kolejkach, Wisła Kraków pod wodzą trenera Macieja Skorży gra w Gdyni z Arką, przed którą kolejny sezon walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Przed pierwszym gwizdkiem pożegnanie kończącego karierę Dariusza Żurawia, ale to nie dlatego kibice zapamiętają to spotkanie. Przez 45 minut utrzymuje się wynik 0-0. Z lewej strony Andrasz Kirm do Patryka Małeckiego, ten do juniora Diaza i trochę przypadkowo piłka znów pod nogami Małeckiego. Małecki jest już w polu karnym, próbuje mu przeszkodzić Adrian Mrowiec. Co tu się wydarzyło? To z pewnością najpiękniejszy gol samobójczy w historii Ekstraklasy. Piłkarze Arki załamani, no takiego uderzenia nie powstydziłby się żaden napastnik świata. Popatrzmy raz jeszcze, miało być mocne wybicie piłki z pola karnego, skończyło się strzałem nie do obrony dla Andrzeja Bleczewskiego. Adrian Mrowiec, który karierę zaczynał u Wiśle Kraków, a potem grał m.in. w Szkocji i na Litwie, w polskiej Ekstraklasie rozegrał w sumie 30 spotkań, strzelił jednego gola, ale wszyscy zapamiętali tego wyjątkowej urody samobuja. Wisła mecz z Arką wygrała 1-0, Gdynianie ostatecznie utrzymali się w Ekstraklasie, a Biała Gwiazda do końca walczyła o Mistrzostwo Polski. To już przedostatnia, 29. kolejka tego samego sezonu 2009-2010, sezonu, w którym w pewnym momencie Wisła ma aż 11 punktów przewagi nad Lechem Poznań, ale wiosną Kolejosz jest niemal bezbłędny, a Biała Gwiazda łapie zadyszkę. Macieja Skorże zastępuje Henryk Kasperczak, gdy rozpoczyna się przedostatni mecz sezonu, derby Krakowa z Krakowią przy Kałuży. Biała Gwiazda ma już tylko punkt przewagi nad Lechem, ale wciąż jest liderem. Gdy na 11 minut przed końcem po tym zagraniu Rafała Boguskiego piłka przekracza linię, a w Chorzowie w tym czasie Kolejosz tylko remisuje z Ruchem, przewaga w wirtualnej tabeli rośnie do trzech oczek. No i przecież w ostatniej serii gier Wisła zmierzy się ze zdegradowaną już Odrą Wodzisław. Tytuł mistrzowski jest na wyciągnięcie ręki. Kibice Białej Gwiazdy odliczają minuty i sekundy do ostatniego gwizdka. To już trzecia minuta doliczonego czasu gry. Do końca jakieś 30 sekund. Dosłownie ostatnia akcja meczu. Krakowia ma rzut wolny. Piłkę wrzuca Aleksandru Suworow, a Mariusz Jopl interweniuje tak niefortunnie, że futbolówka trafia do siatki. Poza zasięgiem bramkarza Wisły Marcina Juszczyka. Wiślacy łapią się za głowy. Kibice Pasów świętują. Mariusz Jopl nie może uwierzyć w to, co się stało. Przyjrzyjmy się dokładnie. Zamiast wybicia piłki wyszło idealne uderzenie za kołnierz bramkarza. Idealny lob. Obok samobuja Janusza Jojki z 1987 roku to najsłynniejszy gol samobójczy w historii Ekstraklasy i najtrudniejszy moment w karierze Jopa, który przecież był znakomitym obrońcą w reprezentacji Polski, grał na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Derby Krakowa kończą się remisem. W Chorzowie Lech wygrywa z Ruchem i 4 dni później to w Poznaniu piłkarze i kibice świętują. Wisła Kraków zostaje tylko wicemistrzem Polski, a Mariusz Jopl już zawsze będzie kojarzony z tym samobójczym trafieniem. Wędrujemy do sezonu 2021-2022. Warta Poznań jesień ma bardzo trudną. Przed 13 kolejką ma zaledwie jedną wygraną na koncie. Dlatego bezbramkowy remis z Lechią Gdańsk, która ma już 6 zwycięstw, wydaje się nie najgorszym wynikiem. Ale w samej końcówce rzut karny na gola zamienia Flavio, a w doliczonym czasie gry, no właśnie do tej piłki, ruszają Jan Grzesik i Adrian Lis. Grzesik pięknie uprzedza bramkarza, szkoda, że swojego. Główką zza pola karnego trafia do bramki, szkoda, że swojej. Flavio Pańszał unosi ręce w geście triumfu. Gol w prezencie. Lechia wygrywa w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą 2-0. Gol samobójczy Grzesika, brak komunikacji i też nie najlepsza, delikatnie mówiąc, interwencja Lisa pieczętują losy nie tylko drużyny z Poznania w tym starciu, ale też los trenera Piotra Tworka, który po tej porażce zostaje zwolniony.
To już 20. kolejka w Grodzisku Wielkopolskim. Warta podejmuje Górnika Łęcz. Na obie drużyny w bardzo trudnej sytuacji. Gospodarze wciąż w strefie spadkowej. Goście tuż nad. 95. minuta spotkania. Piłkarze z Łęcznej prowadzą 1-0. W pole karne Górnika biega nawet bramkarz Warty Adrian Lis. Nie ma już nic do stracenia. Rzut rożny, dośrodkowanie. Lis gubi krycie, wbiega w pole bramkowe i fantastycznie uderza głową z 5 metrów. Maciej Gostomski jest bezradny, a Warta Poznań świętuje. Bramkarz Adrian Lis ratuje punkt ostatniej akcji meczu. Niesamowite. Po golu Sebastiana Nowaka z Brugbet Termaliki to w historii Ekstraklasy drugie trafienie z akcji autorstwa bramkarza. Częściej zdarzało się, że golkiperzy trafiali z rzutów karnych. W XXI wieku uczynili to Artur Boruc. Tę bramkę zobaczycie w pierwszym odcinku Top 10 nietypowych goli oraz Marian Kelemen. Bramkarz, który ze Śląskiem Wrocław zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski. Generalnie całkiem nieźle bronił jedenastki, ale w ostatnim meczu sezonu 2010-2011 sam decyduje się strzelać rzut karny. 85. minuta spotkania Śląska z Arką Gdynia. Gospodarze prowadzą już 4-0 i są pewni wicemistrzostwa Polski. Piłkę na 11. metrze ustawia faulowany chwilę wcześniej Piotr Ćwieląg, ale z uśmiechem na twarzy ustępuje miejsca golkiperowi swojej drużyny. Pomagają kibice skandując Marian, Marian, a Marian Kelemen strzałem w środek bramki ustala wynik spotkania na 5-0. Arka spada z Ekstraklasy, a wielka radość we Wrocławiu, nawet trenera Oresta Lęczyka rozbawiła i ucieszyła ta sytuacja. Wracamy do sezonu 2009-2010 i nie pierwszy raz w tym klipie przypominamy mecz z udziałem Wisły Kraków. Biała Gwiazda przy Konwiktorskiej w Warszawie w Wielką Sobotę mierzy się z Polonią. Wisła, jak już wiecie, walczy wtedy o tytuł mistrzowski. Polonia broni się przed spadkiem, ale 3,5 tysiąca kibiców długo nie może doczekać się gola. I gdy zegar pokazuje już doliczony czas gry i wydaje się, że spotkanie zakończy się sprawiedliwym remisem 0-0, piłkę w zupełnie niegroźnej sytuacji do swojego bramkarza podaje Łukasz Piątek, ale co robi Sebastian Przyrowski? Futbolówka podskakuje na nierównej murawie i turla się do bramki. Zamiast wybicia daleko do przodu mamy gola samobójczego. Kuriozalnego gola w samej końcówce. Przyrowski jest wściekły, piłkarze Polonii załamani. Tuż przed końcem w tak głupi sposób tracą punkt. A błąd Przyrowskiego jest niemal identyczny jak ten słynny popełniony przez Artura Boruca rok wcześniej w spotkaniu Polski z Irlandią Północną. Jedyne pocieszenie dla czarnych koszul jest takie, że w 7 ostatnich kolejkach odniosą 4 zwycięstwa i ostatecznie utrzymają się w Ekstraklasie. Przenosimy się do Kielc, do sezonu 2015-2016. Pierwsza kolejka, debiut nowego trenera Korony, Marcina Brosza, a jego zespół podejmuje Jagiellonia Białystok. W ekipie gospodarzy 21-letni Michał Przybyła, to jego 3. mecz w Ekstraklasie, ale pierwszy w podstawowym składzie i pierwszy od niemal 2 lat. I być może to wyczucie, być może dobre ustawienia, a być może jednak szczęście prawie debiutanta. Ale w 10. minucie bramkarz Jagi Krzysztof Baran wybija piłkę tak pechowo, że ta nokautuje Przybyłę. Potężny cios na wątrobę, ale gdzie jest piłka? Turla się do bramki. Widzicie baner za plecami bramkarza? No i jemu nie udało się nie dać plamy. Korona obejmuje prowadzenie. Michał Przybyła nawet nie ma siły, by cieszyć się z kolegami. Potrzebuje dobrych kilku minut, aby dojść do siebie po nokautującym uderzeniu. Jakiej by ten gol jednak nie był urody, to jego pierwsze trafienie w Ekstraklasie. W tym samym spotkaniu Przybyła strzela i drugiego gola, który, umówmy się, też najpiękniejszy nie jest. Ale dublet zaliczony. Wielkiej kariery w Ekstraklasie Michał Przybyła nie zrobił, jednak z pewnością mecz z Jagiellonią zapamięta. Korona wygrywa go 3-2, a i wielu kibiców w Kielcach na stałe w pamięci zostały 2 niecodzienne trafienia młodego napastnika. Tego miejsca na murawie w Gliwicach Duszan Kucjak nie zapomni, a przyczynia się do tego Kamil Wilczek w barwach Piasta Gliwice, ale z sezonu 2014-2015, czyli sezonu, w którym gliwiczanie radzili sobie nie najlepiej, ale Wilczek został królem strzelców Ekstraklasy. Po drugiej stronie broniąca wtedy mistrzostwa i walcząca o kolejny tytuł Legia Warszawa. I wcale nie to rozegranie piłki pomiędzy Igorem Lewczukiem a Jakubem Rzeźniczakiem chcemy wyróżnić, ale warto wspomnieć, że tak właśnie pada pierwszy gol dla Piasta autorstwa Wilczka.
To była 16 minuta, a to już minuta 36. Wilczek znów radzi sobie z Rzeźniczakiem, ale piłkę podbija za daleko. Iñaki Asis spokojnie zagrywa ją do Duszana Kucjaka. Napastnik Piasta nie rezygnuje, a co robi bramkarz Legii? Popełnia fatalny błąd. Piłka odskakuje, robi kozioł, zmienia kierunek lotu. Kamil Wilczek wbija ją do siatki. Kucjak w swojej karierze popisywał się wieloma wspaniałymi interwencjami, ale tego meczu w Gliwicach nie wspomina najlepiej. Tak, tak, to w tym miejscu murawa była nierówna. Rzeczywiście, jeśli dokładnie obejrzymy powtórki, zobaczymy, że to ta wystająca kępka trawy przyczyniła się do fatalnego błędu golkipera gości. Gospodarze natomiast świętują. Kamil Wilczek w sumie w tym spotkaniu strzela hat-tricka, a w całych rozgrywkach zdobywa 20 bramek. A i Piast niespodziewanie wygrywa z Legią 3-1. A to już trener Franciszek Smuda w sezonie 2013-2014 prowadzący Wisłę Kraków. Jego piłkarze grają z Piastem Gliwice. Piłka do Patryka Małeckiego, ten dobrze się zastawia, oddaje do Rafała Boguskiego. Strzał broni Dariusz Trela, ale Boguski idzie do końca, to musi być gol. Nie, słupek, jak Boguski tego nie strzelił, ale jest dobitka niezawodnego Pawła Broszka. Piłka w siatce, Wisła prowadzi 1-0. Trener Smuda nie wygląda na specjalnie zadowolonego. Dla Broszka to jedna z jego 149 bramek w Ekstraklasie. Ale zobaczmy, co tu się wydarzyło. Nie najlepsza interwencja bramkarza Piasta, ale ta dobitka. Niesamowite, jak Rafał Boguski nie trafił do bramki z linii bramkowej. Ale jakby na to nie patrzeć, dzięki temu zagraniu Brożek nie ma najmniejszych problemów z pakowaniem piłki do bramki. Wisła wygrywa ten mecz 3-0. A teraz w naszym zestawieniu małe oszustwo, bo upchnęliśmy tu dwa trafienia bezpośrednio z rzutów rożnych. Piłka wkręcona niczym przez Kazimierza Dejnę. W końcu nieprzypadkowo Filip Starzyński nazywany jest polskim Figo. W ósmej kolejce sezonu 2018-2019 boleśnie przekonuje się o tym Jakub Słowik. A to przecież derby Dolnego Śląska. Derby, które Zagłębie Lubin wygrywa ze Śląskiem Wrocław aż 4-0. A bramka Starzyńskiego dająca miedziowym prowadzenie jest ozdobą tego spotkania. Podobnie jak to trafienie Krystiana Gettingera z sezonu 2021-2022 po tym rzucie rożnym. Stal Mielec obejmuje prowadzenie w starciu z Legią Warszawa. A ostatecznie ekipa z Podkarpacia wygrywa 2-1. Gol niecodzienny, ale też bardzo ważny, bo przyczynia się do zwycięstwa, które niemal pieczętuje utrzymanie Stali Mielec w Ekstraklasie. Piszcie w komentarzach, czy wciąż brakuje Wam jakichś dziwnych, niecodziennych, kuriozalnych goli, które pamiętacie z boisk Ekstraklasy. Może powstanie i trzeci odcinek, a jeszcze więcej klipów znajdziecie na oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie. Skróty meczów z komentarzem tylko na Ekstraklasa TV. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco.